są dwa kanały optyczne, które się krzyżują, tak jakby. Czyli jest pomiar, powiedzmy, w X i w Y pod kątem 90 stopni. Mhm. Są takie masy testowe. I te masy testowe się ogląda, czyli te ramiona interferometrów w jednym interferometrze to jest 3 km, w drugim 4, to jest duże ustrojstwo. Okej, okej. Okay, okay. I gdzieś na końcu siedzi taka masa testowa, jednego i drugiego. I jest taka koncepcja, że jak przejdzie fala grawitacyjna, to ruszy te masy w jakiś sposób, tak jakby szarpnęło prześcieradłem. No i jak mierzę w XY, w takiej przestrzeni płaskiej, to mogę powiedzieć, gdzie, skąd, jak to się ruszyło, tak określić. Czyli kwestia jest śledzenia tego ruchu, czy coś tam ruszyło, czy nie. Natomiast taki interferometr jest tak strasznie czuły, że bierze się pod uwagę, że samoloty latają, że ludzie są na Ziemi całej i szum całej Ziemi bierze się pod uwagę i to się musi brać pod uwagę przy odszumianiu, przy analizie danych.